Piękne piłkarskie święto w Kielcach. Naprawdę? Ale to kupił pan sobie bilet, czy? Jestem, że tak powiem, skazany na przebywanie wśród kibiców i to jest fajne, bo zawsze można coś tam podsłuchać, porozmawiać. O, i Paweł Golański, proszę, proszę. Podawajcie. A to na YouTube'a idzie. Witam wszystkich serdecznie, witam po przerwie spowodowanej głównie natłukiem pracy, no i też tym, że korona ostatnio troszeczkę zawodziła po tym meczu z LKS-em, postanowiłem, że jednak nie będę komentował, że drużynie potrzebny jest spokój. No miejmy nadzieję, że korona wróci na odpowiednie tory, natomiast dzisiaj piękne piłkarskie święto w Kielcach, mecz Młodzieżowej Ligi Mistrzów, nagroda dla młodzieży za wspaniałe wyniki z poprzedniego sezonu. Zapraszam na vlogerskie kulisy meczu. No, jeden z architektów sukcesu, dzięki któremu korona dzisiaj może tutaj grać. Pewnie pierwszy mecz pan oglądał i jak to się oglądało? Jak wrażenia w ogóle z gry chłopaku? No, wynik 0-1 nie najgorszy, ale... No nie najgorszy, no. Na pewno fajnie by było, jakby chłopaki strzelili bramkę na wyjeździe. Zresztą mieli ku temu okazję. Na początku myślę, że troszeczkę gdzieś tam tremy było, ta publika dość liczna, stara goście, ale potem z minuty na minutę, szczególnie w końcówce meczu pokazali, że mają charakter, że potrafią grać w piłkę i można było osiągnąć nawet lepszy rezultat i łatwiej by się grało wtedy w Kielce. Mhm. A jeśli jakoś, nie wiem, z ciężkim sercem się to trochę oglądało, no bo z perspektywy telewizora, no chłopaki, z którymi jeszcze do niedawna, no co kolejkę trener miał przyjemność prowadzić i wygrać mistrzostwo. Ja wiem, czy z ciężkim sercem, na pewno gdzieś tam jest nutka żalu we mnie, nie ukrywam, ale to się, życie toczy się dalej, tak, mam inne teraz obowiązki, inne zadania, inaczej sobie poukładałem troszkę karierę zawodową. Kibicuję im natomiast cały czas i liczę na to, że dzisiaj powalczą o to, żeby przede wszystkim pokazać dobrą piłkę raz i żeby spróbować awansować do dalszej rundy. Tym bardziej, że dali no jakby tutaj sygnały, że można naprawdę powalczyć z tym Realem Saragosa, zwłaszcza w drugiej połowie. No. Tak, myślę, że przy uniknięciu jakichś prostych błędów w defensywie w tym dzisiejszym meczu są w stanie strzelić niejedną bramkę, bo my pokazaliśmy to w zeszłym sezonie, że jesteśmy drużyną z charakterem, mówię my, no bo ja cały czas uważam, że to jest gdzieś drużyna, którą wspólnie ze sztabem stworzyliśmy. Teraz Sławek Grzesik to przejął, te 2-3 miesiące prowadzi z dobrym skutkiem, bardzo fajne występy w trzeciej lidze, gdzie ja byłem pewny, że chłopcy sobie poradzą i będą grać w czołówce trzeciej ligi. No cóż, liczę cały czas na to, że będzie dobre widowisko i przede wszystkim, że z tych chłopaków wyrosną fajni ligowcy, a może reprezentanci Polski. No dobra, to w takim razie życzę wszystkiego najlepszego, dobrego widowiska dzisiaj. I co, gdzieś na VIP-ach, czy gdzie ten... Znaczy nie, no nie na VIP-ach, dlatego że nie miałem żadnego sygnału z klubu przez tych parę miesięcy. Naprawdę? Ale to kupił pan sobie bilet, czy...? No zakupiłem, tak, dzwoniliśmy się z fizjoterapeutą Grześkiem Kowalem, z trenerem Andrzejem Szołowskim. Zakupiliśmy bilety na sektor normalnie i oglądamy, kibicujemy chłopakom. Także do tego jeszcze w ostatniej chwili była informacja, że szkoły mogą przychodzić, także zebraliśmy z informatyka dość liczną grupę uczniów, z Michałem Kostuką, z innymi nauczycielami i przyszliśmy. Także na pewno będziemy wszyscy mocno kibicować i trzymamy kciuki za dobry wynik i za to, żeby dobrze reprezentowali przede wszystkim Polskę na arenie międzynarodowej, bo to jest najważniejszy mecz w piłce klubowej młodzieżowej. Dokładnie, a dzieciaki nie łapią bakcyla koroniarskiego, także... No pewnie, że tak. Także tak. Powodzonka i dzięki. Do zobaczenia. No. No niestety troszkę znowu za późno jestem i 5 minut do spotkania. A tak wyszło, że dzisiaj trzeba stanąć w kolejce. No fajnie, fajne uczucie po 12 latach zobaczyć, jak to jest znów być takim prawdziwym kibicem. Jestem ostatni, także zapraszam za mnie. No tak w ogóle to wczoraj chciałem się zarejestrować na stronie do kupna biletów, gdyż zachęcono do kupna przez internet. Niestety wyskoczył mi jakiś błąd. No złożyłem zapytanie na Twitterze, jak mogę go naprawić. Niestety nie uzyskałem odpowiedzi. No i cóż, no i trzeba czekać. Ale no spokojnie. Jak coś, to jest transmisja w telewizji z odtworzenia. Można sobie potem obejrzeć.
A tak w ogóle powiem Wam szczerze, że to, że w tym momencie no, gdzieś stoję sobie w kolejce i kupuję bilet, też fajna sprawa, bo interakcja z kibicami, jestem, że tak powiem, skazany na przebywanie wśród kibiców i to jest fajne, bo zawsze można coś tam podsłuchać, porozmawiać, prowadzić dialog, usłyszeć, co jest dobrego, co jest złego, więc myślę, że będę to robił. No bo to jest ważny głos, tak? No, głos kibiców to jest jednak coś, co powinno być priorytetowe. Kolejeczka troszeczkę ruszyła. Wygląda na to, że jeszcze z 10 minut i wejdziemy wszyscy. Drużyńskie coś nie ma, Wiktor Kukosz, to prawda, wypożyczony do Bawry Poznania, tam zobacz, nie gra, z kolei Mateusz Wachlarz, jakiś środkowy obrońca i kapitan. Michał, oficjalnie, powiedz mi, jak tam przewidywania przed tym meczem, bo czy stoimy w kolejce, mecz się już rozpoczął, ale... Nie ma problemu, musimy to wygrać. Nie ma innej możliwości, 1-0 to jest żaden wynik, to mówię od samego początku i tak uważam, jesteśmy bez problemu. Mhm. Taki promyk chyba optymizmu, takiej nadziei poza tym, co się gdzieś tam dzieje, tak? Tutaj pierwsza drużyna, no wiadomo, miejmy nadzieję, że będzie lepiej, nie? Miałbym taką nadzieję, żeby w tej pierwszej drużynie też w końcu coś ruszyło. Może popatrzą z tych młodszych, I jakiś tam przykład wezmą, bo jednak to musi się ruszyć w Kielcach. Stać nas na utrzymanie ekstraklasowej drużyny, więc myślę, że bez problemu, tylko to musi zostać poukładane. To znaczy? Pytasz o rzeczy, których nie wiem, czy mogę... Ale piłkarsko, czy poza piłkarsko? Nie, myślę, że piłkarsko. To spokojnie, to my już jesteśmy, tak? Tylko tu jest coś głębiej, to zdecydowanie głębszego. Nie będę ukrywał. Rozczarowany jesteś po prostu. Mi się wydaje, że tu chodzi po prostu o zarządzanie, tak? Bo ludzie jacy są, to każdy widzi, natomiast to na pewno wystarczy na ekstraklasę. Mhm. Tak uważam. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Cześć. Tak, no nic, czekamy w kolejce i potem... Czekamy dalej w kolejce. Nic, trochę chyba nie doceniliśmy tutaj kibiców w Kielcach, co? No troszkę tak, no ale to dobrze, bo generalnie zapowiadało się na małą frekwencję. To dobrze świadczy, aczkolwiek znowu chyba zawiódł marketing, kurde, no nie, bo... Ale wiesz co, moim zdaniem 15 zł na taki mecz to jest, wiesz, to po piątkę powinny być bilety, nagroda dla tych chłopaków i wiesz, i myślę, że byłoby dużo, dużo większa frekwencja, tak nie? Tak mi się wydaje, ale... Wiadomo, trzeba zarabiać, trzeba, ale jednak to jest taki mecz, że chłopakom się należy, wiesz. Sama sprawa nagłośnienia tego meczu, no nie, to jest jednak coś, no nie? No. Ja w ogóle nagrywałem ten mecz z YouTube'a, ten pierwszy. Pierwszy mecz jest dostępny gdzieś tam na moim kanale. Czyli też się bawisz w YouTube? Oczywiście, że tak. Nie odpuszczam. To są rzeczy ja też nie odpuszczam. Ważne, tak? No. Dziwi mnie też to, że tu chyba też nie ma żadnej relacji. Nie wiem, czy ten Polsat jakiś tam robi z tego... Jest na Polsacie relacje, bo wszyscy oglądałem. Podobno jest, aczkolwiek szukałem. Na Polsacie premium, bo to trzeba mieć wykupić, wiesz, dostęp, nie? Dobra, okej. Okay. Dzięki. Rozwaga ma to działanie. Dobra, no to do zobaczenia. Trzymaj się. Brawo, korona. Wchodzimy na stadion. Dobra, tak sobie na wszelki wypadek zostałem jeszcze. Pół godziny już kolejki się kończą. Nie widziałem gola, ale zajebiście. 1-0. Wbijamy na stadion. 30 minuta. Troszkę kibiców przyszło. Przynajmniej po drugiej stronie. No i fajnie. Krótka przerwa w grze, bo kontuzja jednego z naszych zawodników. Ale po tych paru minutach już widać, że chłopaki walczą i naprawdę bardzo fajnie się patrzy na tą koronę. No niestety. No teraz moment, w którym Real Saragossa troszeczkę przycisnął, ale chłopaki są waleczni, więc myślę, że jeszcze powalczą. Natomiast jedna rzecz, o której jeszcze nie skomentowałem, a na pewno słyszeliście, że ten Marek Mierzwa powiedział, że nie dostał biletów, czy tam zaproszenia VIP. Przecież on powinien być na samym środku tamtej trybuny. Najbardziej zasłużył, żeby w tym momencie na tym stadionie być. Przede wszystkim, żeby pracować nadal jako trener tej drużyny. A nawet nie dostał głupiego biletu, musiał sobie go kupić. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? No troszeczkę przykro. Jest to brak szacunku.
uwaga. I brak przyzwoitości, bo naprawdę to jak co, ale o takich rzeczach należy pamiętać. Pora zapytać kibiców o tą pierwszą połowę, bo nie widziałem całej, więc może ktoś tutaj coś powie ciekawego zaraz. Fajnie, dzieciaki bawią się przy okazji. Warto zawsze zaprosić tutaj na sektor dla dzieciaków. Cały czas coś się dzieje. Oficjalnie do YouTube'a? Bo zostałeś się ostatnio... Mogę czy nie? No słuchaj, bo już z tą lożą krymską to ja wiem co tam. Z tą lożą krymską już wiem o co chodzi. Dzielnica w Kielcach. Jak to po pierwszej połowie, bo ja wszedłem w 30 minucie. Niepotrzebna szacona bramka. Niepotrzebna, no. Ale dobrze grali chyba do tej bramki, nie? Dobrze, bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że jeszcze wygramy. No. Dobrze chłopaki grają i nie pozwalają sobie na to. No. To teraz dwie bramki trzeba strzelić. Ale chłopaki są waleczni, już nieraz pokazali, wiesz? No. Dobra. Jednego dnia gramy, także no... Tak? Od kiedy? Bo ja nie wiem... Naprawdę? O Jezus, to nie wiedziałem. Co ty gadasz? Aha, no to faktycznie, to zmienia postać rzeczy. No. Nie no, szacunek. No ale powalczę. Także wybaczcie za tą dezinformację, że nie powiedziałem wcześniej, że gramy w dziesiątkę, ale no nie wiedziałem, bo mnie nie było na stadionie po prostu. Ale tym bardziej szacunek dla chłopaków, że mimo tego udało się tą bramkę strzelić. No sytuacja jest ciężka, ale taki mecz zdarza się raz na X lat, więc liczymy, trzymamy kciuki. Dobra, temat cateringu sobie dzisiaj odpuścimy. Kiedyś indziej skosztujemy tutejszych specjałów. Rozpoczęliśmy drugą połowę meczu. Ja Cię pamiętam. Byłeś ostatnio na filmie, no i jak tam? Oglądasz się na YouTubie? Jak tam mecz dzisiaj? Dobrze. A Ty, powiem Ci, taki wygadany jesteś. Chyba dziennikarzem kiedyś może będziesz, jak nie ten, nie? W piłce będziesz. No i niestety chyba po marzeniach. Oj, Paweł Gulański, proszę. Siema. Jak tam się podobało? Okej. Ma się znajomości, no. Nie zobaczyłeś, no. Ale to wiedział. No, a to właśnie dziennikarze Polsatu Sport transmitujący, komentujący ten mecz, tak naprawdę. I oczywiście nie wolno zapominać o dziennikarzach lokalnych, którzy cały czas obiektywnie relacjonują to, co się dzieje przy Koronie Kielce. Zaraz poprosimy Scyzia o szybkie selfie. Scyzio, bo ja robię taką telewizję, mogę o selfie poprosić. A z pierwszym Scyzią chcesz? Chłopaki, a wy też chcecie? No, ja. Podawajcie. No. A to na YouTube idzie. Mój elegancko. Machamy. Pozdrawiam, wbijać na Snoop TV. Na co? Na Snoop TV, kanał mój. Boże, wy to macie. Kolejna promocja. No, dobra. No i wracamy do miejsca, skąd przyszliśmy. Korona Kielce, Chłopaki, chcecie być na YouTubie? No. No to coś zaśpiewajcie o koronie. No to zaśpiewaj Korona Kielce i... Korona Kielce, No i 4-1. No niestety gra w dziesiątkę jest takim przeciwnikiem. Tak to musiało się skończyć. No ale jestem pewien, że pomimo takiego wyniku kibice nagrodzą tych chłopaków prawami i powinno im się w części dawać szansę, albo w ogóle dawać szansę na grę w Ekstraklasie, bo widać, że im się chce. Wiadomo, że pomiędzy piłką seniorską a juniorską jest duży przeskok, ale chociażby dwóch, trzech chłopaków powinno regularnie dostawać szansę, żeby wchodzić nawet w drugiej połowie i grać. A nie mówiłem? Brawo dla chłopaków. Naprawdę brawo. Dobrze, także na liście tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Pewnie znowu parę ciekawostek. Duży poziom merytoryczny, mam nadzieję, między innymi rozmowa z trenerem Markiem Mierzbą, rozmowa z kibicami. Śledźcie dalej kanał. Pozdrawiam, do zobaczenia. A jeszcze zapomniałem wspomnieć oczywiście o szkołach, którzy licznie dziś się pojawili. Fajna sprawa, szkoda, że dwa dni przed meczem taka informacja się pojawiła, bo gdyby to było wcześniej zorganizowane, to myślę, że stadion mógłby się wypełnić nawet cały. I już naprawdę
ostatnie wtrącenie w tym materiale, ale zależy mi na tym, żeby, no oprócz tego, że te materiały na CEOTV są subiektywne oczywiście, ale zależy mi na rzetelności dziennikarskiej, więc tutaj muszę dodać, że po tym niewpuszczeniu, może źle to powiedziałem, po tym niewręczeniu wejściówki dla trenera Marka Mierzwy i wypłynięciu tej informacji do opinii publicznej, no zarząd klubu na takim zamkniętym spotkaniu z dziennikarzami no przyznał, że to był błąd jednego z pracowników, błąd, który zarząd bierze na siebie. Dlatego no fajnie, że ta jakaś tam autorefleksja na tym zamkniętym spotkaniu się pojawiła. Natomiast no według mnie tu powinniśmy jako Korona Kielce, jako cała społeczność Korona Kielce pójść dalej. Tak naprawdę idealnym rozwiązaniem tej sytuacji, bo nie ma co ukrywać, że to było no fopa, no byłoby zaproszenie trenera Marka Mierzwy, sztabu szkoleniowego, który już nie pracuje w klubie, na przykład na jeden mecz tutaj do loży VIP, albo po prostu karnet do końca sezonu w ramach takiego, powiedzmy, zadośćuczynienia, jeśli tak to mogę powiedzieć. Ale uważam, że jest to sytuacja jak najbardziej, byłaby to sytuacja jak najbardziej pozytywna wizerunkowo, na której nikt nie traci, no bo wyobraźmy sobie takie spotkanie zarządu klubu z Markiem Mierzwem, z resztą sztabu. Wiadomo, że ta współpraca zakończyła się no, z jakichś tam powodów. Być może byłaby to okazja do jakiejś tam rozmowy, wyjaśnienia sobie niektórych kwestii, no bo umówmy się, że szkoda byłoby, żeby w najbliższej przyszłości taki trener jak Marek Mierzwa, trener, dzięki któremu między innymi dzięki któremu koloniarze zdobyli mistrzostwo CLJ, no odszedłby powiedzmy do Krakowi. Rzucam tak losowo nazwę klubu. No bo jednak trzeba o tych koloniarzy dbać. Myślę, że dla niego to też pozostanie w województwie świętokrzyskim byłoby dużo lepszym wyjściem. I tak jak mówię, no takie wspólne spotkanie, zrobienie zdjęcia zarządu w towarzystwie Marka Mierzwy na loży VIP, no to byłoby, myślę, super wyjście i taka moja tutaj porada. No skoro te drzwi są jakby cały czas otwarte, no to pójdźmy dalej, jakby dbajmy o ten wizerunek klubu i o to, żeby te błędy, które wiadomo, że są popełniane czasami, no żeby te błędy były naprawiane i jakby nie szkodziły, ale były jakimś tam przyczynkiem do poprawy wizerunkowej Korony Kielce. Oto mój kotek. To tak na koniec taka tam rada. Dziękuję bardzo za oglądanie materiału. Pozdrawiam, oglądajcie się CEOTV w kolejnych materiałach.